Ostatnie miejsce w tabeli na drugim poziomie rozgrywek piłkarskich w Polsce nie wróży nic dobrego dla Zagłębia Sosnowiec. Sytuację klubu ma poprawić sprzedaż akcji. Urząd Miejski twierdzi, że to nie próba ratowania tonącego okrętu, tylko potrzeba znalezienia poważnego udziałowca. Łukasz Kądziołka. Niedawno pojawił się biznesmen, który już teraz ma sporo do powiedzenia w klubie, choć jego udziały to zaledwie 0,74%. Rafał Collins zamierza sięgnąć po więcej. Na razie Zagłębie sięgnęło dna w tabeli. Są oczywiście obawy. Chcielibyśmy utrzymać status zespołu pierwszoligowego. Sztab trenerski, drużyna gra, walczy. Na razie to nie wychodzi. Nie ma punktów poza remisem z Podbeskidziem. Mniej więcej remis ma być w udziałach. Już jakiś czas temu nowy inwestor zapowiedział, że ma plany wobec klubu. Musi się to odbyć w drodze przetargu i zamierzam do przetargu przystąpić i większościowy pakiet nabyć. Ten przetarg właśnie został ogłoszony, jednak miasto zapewnia, że jego wynik nie jest przesądzony. Pojawiały się takie sygnały, czy zgłaszali się potencjalni, chętni inwestorzy. Kupić można maksymalnie 90% akcji Zagłębia. Cena minimalna za jedną akcję spółki wynosi 3,77 zł. Jednak pieniądze nie mają być jedynym kryterium. Kluczowym zagadnieniem jest to, jakie warunki jakie propozycje zostaną miastu złożone przez poszczególnych oferentów w ramach tej długofalowej współpracy. Z taką liczbą punktów jak obecnie niełatwo będzie piłkarzom Zagłębia utrzymać klub w pierwszej lidze, ale niektórzy wierzą w sukcesy. Przeżywać piękne chwile w Ekstraklasie, piękne chwile w Ekstraklasie. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie w drugiej lidze, w Ekstraklasie. Ci, którzy chcą zostać współwłaścicielem Zagłębia, oferty mogą składać do 5 kwietnia.